Drodzy moi, zapraszam Was na krótkie rekolekcje 9 dni przed beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego. 9 dni jak nowenna, ulubiona forma modlitwy kardynała Wyszyńskiego. Każdego dnia będziemy najpierw krótko zaglądać do Słowa Bożego, które jest tego dnia odczytywane podczas liturgii w Kościele, a następnie spróbujemy spojrzeć na pewne fragmenty życia kardynała Wyszyńskiego. Dzisiaj dzień pierwszy, piątek 3 września. Z listu do Kolosan. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. Chrystus jest początkiem wszystkiego. Od Niego się wszystko zaczyna. Jest bardzo ważne, żebyśmy cokolwiek robili, byśmy zaczynali zawsze z Bogiem. Kiedy patrzymy na życie kardynała Stefana Wyszyńskiego, to widzimy, jak jego początki wypływały z Boga. Rodzice kardynała Wyszyńskiego, Stanisław i Juliana, byli ludźmi bardzo pobożnymi i w sposób właściwy ukształtowali jego osobowość. Po pierwsze, byli osobami, którzy nauczyli go sztuki modlitwy. Codzienna modlitwa, codzienny pacierz był stałym punktem dnia. Po drugie, rodzice nauczyli go wielkiej miłości do Matki Najświętszej. Pielgrzymowali do różnych sanktuariów. Mama częściej do Wilna, tato częściej na Jasną Górę. Po trzecie, rodzice też dali dobry początek przez to, że ukształtowali w właściwy sposób odpowiednie cechy charakteru, a więc uczciwość, pracowitość, sumienność. Jest także ważne, że od samego początku kardynał Wyszyński otrzymał bardzo dobre wychowanie patriotyczne. Ojciec bardzo dbał o to, żeby jego syn kochał historię, dlatego dał mu do czytania historię Polski w 24 obrazkach, ale zarazem nocą zabierał go na groby powstańców styczniowych. Chrystus jest początkiem wszystkiego. Kardynał Wyszyński dostał bardzo dobry początek. Jak ważne jest, żebyśmy my też potrafili dobrze z Bogiem zacząć. Amen.